Czwarty wieczór. Ewangelia według świętego Marka 10, werset od 17 do 22. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jedynego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Rozważania. Jezu, na mnie też patrzysz z miłością. Patrzysz teraz i ja pragnę iść za Tobą. Pragnę, ale jest we mnie też i lęk. Lęk, że nie podołam wyrzec się tego życia dla życia wiecznego. Tyle mnie jeszcze wiąże moich planów, marzeń, wyobrażeń. Boję się, że nie potrafię podporządkować Tobie wszystkich sfer mego życia. Proszę Cię, dodaj mi odwagi Twoim łagodnym, miłującym wzrokiem. Nie chcę pozostać w mojej samotności i smutku. Nie chcę odkładać na później, na jutro, na kiedyś. Chcę teraz. Jezu, moja drogo, moja prawdo i moje życie. Pozwól mi iść za Tobą. Raduj się, Maryjo, moja nadziejo. Tobie anioł Gabriel powiedział: Nie bój się, Maryjo. Dodaj mi odwagi, ufności i wspaniałomyślności, abym nie zrezygnował z zaproszenia Jezusa. Ty się nie zawiodłaś i ja się nie zawiodę, jeśli zaufam tak jak Ty. Rachunek sumienia. Módl się powoli tymi słowami. Mój dobry i miłosierny Ojcze, stoję przed Tobą. Wiem, że mnie widzisz i mnie słyszysz. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć: pragnę pójść za Tobą. Aniele stróżu mój, pomóż mi rozpoznać moje grzechy i wady. Amen. Podziękuj za dobro dzisiejszego dnia. Dzięki Ci, Panie, za to, że przygotowałeś dla mnie mieszkanie w niebie, za to, że Twój Syn pokazał mi drogę i otworzył bramę życia wiecznego dla mnie. Dzięki za dzisiejsze dobre pragnienia i natchnienia, za pamięć o Tobie w dniu dzisiejszym, za dobro, którego doznałem i ofiarowałem. Dzięki Ci, Panie. A teraz pomyśl o swojej wierze. Czy rozważasz o swoim powołaniu do świętości, do nieba? Co musiałbyś uczynić, aby tak było? Miłosierny Boże, wybacz mi, jeśli zgrzeszyłem przeciw miłości, jeżeli odrzucałem Twoje zaproszenie. Przebacz, jeżeli zniechęcałem się i wątpiłem, kiedy widziałem grzechy swoje i grzechy ludzi Kościoła. Przebacz, jeśli marzyłem i dążyłem tylko do tego, co zniszczalne, przemijające, czasowe, doczesne. Przepraszam Cię, żałuję. O Maryjo, która z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, która pierwsza z ludzi cieszysz się chwałą zbawionych. Matko, módl się za nas, dzieci swoje, aby każdy z nas przyjął zbawienny owoc krzyża, aby się nie zmarnowała żadna kropla drogocennej krwi Twojego Syna. Niech wszystkie Twoje dzieci radują się i uwielbiają Boga w niebie razem z Tobą, aniołami i świętymi. Prowadź nas, Matko.
Proszę Cię, dobry Ojcze, daj mi poznać Twoją świętą wolę i daj mi siłę ją wypełnić. Jezu, zaradź memu niedowiarstwu. Duchu Święty, pomóż mi jutro być otwartym na Twoje natchnienia. Jezu, ufam Tobie. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.